No tutaj mam piękny, ładny towarek. Wjeżdża, tamten wjechał. Więc tamten przejazd możemy już sobie otworzyć. Zatwierdzimy ze szlaku OC. Pociąg. NSW nam przyjechał. Ten właśnie teraz jedzie. A u mnie się pan nie wykoleił, czemu pan wyszedł? A nie żaluś? Tego pana przejmujemy, czekamy aż ten CSWL się zwolni na szlichtingową, od razu będziemy wysyłać. Już nie będziemy otwierać tego przejazdu, bo to nie ma sensu. A miałem zrobić widok na przejazd kolejowy właśnie. O, jest i przejazd kolejowy, widzicie? Czekamy, aż pan 442-137 wyjedzie. I zaraz będziemy pośpiesznie wysyłać pana 51104. Który jest opóźniony. A pan chce wejść. Dobrze. Zapraszam na scenerię. Dobra, dosyć aktualny. Napisz z postojem. Na razie pan to sobie umie. Daj. Tak jest. Dobra, prosimy pana ładnie o analizę. I teraz liftingowa na L. Czekamy na zatwierdzenie. Zatwierdzone. I panu zapisujemy godzinę odjazdu. A czemu mi się z postojem zapisało? A powinno. No dobra, miesza z tym. No dobra, nie miesza z tym. 21.12. O, podjechał. Ja dziś pociąg TLK, ale idzie do mnie. Tutaj? Nie wiem, czy nawet nie. TME, RPJ, chyba MPE. MPE może jak TLK jedzie. Obsary, otwórz, chcenie do nas też. A, miałem pokazać, gdzie cię przejazd podnosi. No tak. To, żebym pokazał. Przejazd otwarty. Pokazałem. Ale nie było, że się otworzył. Dobra, panu tu mieliśmy EP07. Pośpieszny V. Pośpieszny Aleksandrów na OC.
Lista pierwsza, 18. Pięknie. Dobra, teraz drodzy Państwo zobaczycie, dajcie za mnie to przejazd kolejowy, tak? Miejcie przejazd się zamknął, możemy podać jazd. Temu panu manewr. A, właśnie. Ja się zastanawiam, czemu nie mogę podać manewru. Ten to ma wymagania. Usuń rozkład. Dobrze, już do pana robię, spokojnie. Pospieszny. No, szlak OC. Generuj. Proszę bardzo. Żeby nie było. Będzie dłuższy postój w Lawie 18. To jest w ogóle towar. O tak. O. Ten przejazd też zamykany. I 18 na NCS Leszczów na czoło. I to mamy na sztukę na złudzie. No dobra, ale to jest jeszcze umakało. Okej. Dobra, teraz działa, bo się przestraszyłem przez chwilę. A do tej trąbi? No tak, bo pan tu nam ładnie zwrotnicę rozbił. Super. Pięknie. Dziękuję bardzo. Muszę to znowuż na nowo otworzyć, może się naprawi. Dobra, tamten ma zielone, niech sobie jedzie. Pięknie. To już możemy podnieść. Fajnie jest napisać powód wyrzucenia. Usuniemy rozkład w takim bądź razie. Dobrze, że się jeszcze w Widawie nie zapytałem, bo czasem mi się zapytał, a panowie już nie było. On z tego co kojarzę był
punktualnie to u mnie. No już wyjechał. Już wyjechał. O, czerwony. Właśnie. Przepraszam, drodzy Państwo, koty atakują po prostu. Dobra. Więc dużej ilości pociągów się pozbyliśmy, zezwolimy sobie w takim razie na wejście innych. Widzę, że tu jest długi czas oczekiwania w ogóle pomiędzy kolejnymi. To jest jakiś cyrk. Dobra, łączę. I stawić się tu na tym prześle mało miejsca. Nie mogę nigdy klawiatury sobie wysunąć. Wierzcie, drodzy Państwo, to nie działa za dobrze. A ja ten przejazd podniosłem? Nie, nie podniosłem też. Niedobry, niedobry. Tam dyżurny. Już się naprawiłem. Wchodzimy. I wypatrujemy. Pociągów. A tu się dzieje. Na tym się odwołał. Wronowice. O, pan symulacja. Się odpalił. Jako dyżurny. Możemy zobaczyć, który ma poziom. To jest Wronowice stacja. Ma poziom L. Kiepsko. Kiepsko to widzę. A nie wiem, Wronowice to jest SPK, czy STS? Dobra. Potem temu widzę skasowali rozkład. No cóż, czekamy. Ten, ile ma opóźnienie. Ten przed czasem jedzie. Regio przed czasem. Czekamy. Oswald. Ekspres maksymalnie 120. Oswald Ekspres. Nasz na OC. Prędkość maksymalna 120.
A tylko zobaczą, ktoś stoi tam na tym torze. Czyli generujemy rozkład na szlakoce od naszej strony. Ominamy odlot. O, to mi się podoba. Nie wiem, w której ja mam mieć ten odjazd. Bo w ogóle syna z Łodzi ma wjechać. Powinien być, ale jest opóźniony, więc dlatego sobie mogę tego na spokojnie wysłać. Przyjedzie do mnie jakiś spalinówka. Ten chyba raczej nie jest spalinowy. Nie. Ten też nie. Nie, nie jedzie do mnie żadna spalinówka niestety. No bo Roy to nie będzie spalinówka, nie? Bo to jest kibel. RPJ to jest przyspieszony kibel. Więc nie jedzie. Spalinówka żadna. Dobra, pan to do nas wjechał 29. Ma mieć odjazd, czyli za 3 minuty. Patrzymy się, co on tu kombinuje. Przez nasze okienko on wjeżdża. Widzicie pan z wysokim poziomem doświadczenia. Z wysokim poziomem doświadczenia. Jak pan jest na scenerii spalinowej, to ja nie mogę nic do pana wysłać. Zresztą nie wiem, czy to jest sceneria spalinowa, czy nie, ale no... Jak jest, to na przykład elektrycznego do pana nie wyślę, nie? Starlipowo na TB. Starlipowo na... TB. Dla jakiego ty? Ktoś tu unaj wykolejenia zobaczy. Elektryczna? No dobrze, to jak ktoś się na następny raz tutaj do mnie pojawi, postaram się do pana wysłać. No mam nadzieję, że ten tu nie przyjedzie do czasu, aż ci nie zwolni. Czyli lew. Dobrze. Oce lewy, na tebie. Przyjechał. A tutaj przejazd zamykany.
Czemu ja nie mogę padać? Aha. No nie mogę, patrzcie, no. Dyżurny sobie idzie zobaczyć odjazd. Niby jest wskaźnik. Dobra, wymieszamy. No nie wiem, czemu nie mogłem podać, no. Dobra, możemy otworzyć. Dobra, ładnie się wszystko otworzyło. Teraz jest na wszelki wypadek dobrze ustawił. A, czyżby pan mnie oglądał? No, rzeczywiście jest, no. Jest jeszcze NP, zaraz zobaczymy. Mam symulację, potrzebuję, no właśnie. A no i jeszcze pan mówi, że jest NP. Gdzieś powinno być, pewnie jest. Tylko jeśli lepiej jest. Tak, to jest jak po takiej długiej przerwie się robi. NP. Czy już naprawdę taki ślepy jestem? No nie wiem. No widzę. NP nie. Dobra, mieszam z tym, może nie trzeba będzie. No i za nas, za tym panem, z jednym narzejem, to sobie poczekamy trochę.